jestem dalej w Helsinkach, dzień dobry. Opuściłem mieszkanie swoich hostów i teraz zmierzam powoli na wylotówkę na Turku. Co było rewelacyjne, wczoraj Daniel pokazał mi te części miasta, których nie zdążyłem zwiedzić sam. Później byliśmy w knajpie, spróbowałem cydru o smaku borówek. Bardzo dobra sprawa. A wieczorem Daniel zrobił tradycyjną fińską kolację, więc w ogóle byłem zachwycony. Mało tego, dzisiaj rano chłopaki wychodzili do pracy bardzo wcześnie, a ja mogłem zostać i wyspać się, bo drzwi w Finlandii są zatrzaskowe, więc zostawili mnie samego i spałem do oporu. No minus jest taki właśnie, że jest późno, jest 9:30, a ja dopiero wychodzę. Teraz też zaczepiła mnie po drodze w windzie Finka, pytała gdzie idę, pokazała mi trasę. Bardzo miło. Także, no cóż, może kolejny mit o zamkniętości mówi się tak? Zamknięciu Finów może zostanie obalony. Dotarłem na wylotówkę z Helsinek. Trochę słabe miejsce, no bo stoję na przystanku autobusowym, a tam dalej jest zakręt w lewo już na Turku. Mam problem, który polega na tym, że wczoraj jednak zepsuł mi się powerbank. Bo upuściłem go wczoraj na spacerze i co prawda wczoraj jeszcze chwilę podziałał, później przestał działać, ale jak go naładowałem w domu mojego hosta, no to działał znowu. Niestety było to chwilowe i teraz jestem bez telefonu, no zobaczymy na ile starczy bateria w kamerze. Nieciekawie. No dobra, udało się, wyruszyłem z Helsinek do Turku, tutaj z panem kierowcą. Troszeczkę długo to trwało, troszeczkę ciężko było, ale wylotówka z Helsinek jest naprawdę trudna i mam nadzieję, że to było już najtrudniejsze za mną. Teraz lecimy na zachód Finlandii. Jestem w Turku, czyli pierwszej stolicy Finlandii. Turku to znaczy w ogóle po fińsku targ, stąd pochodzi nazwa miasta, że w przeszłości miało najlepszy rynek w okolicy i stąd ta nazwa. No i cóż, zostanę tutaj kilka godzin i myślę, że pojadę dalej. Spróbuję jeszcze dzisiaj dotrzeć do Raumy. Ale najpierw Turku i zamek w Turku. Gospodarka tutaj w Turku opiera się głównie o bardzo dobrze prosperującą stocznię. I większość dużych firm tutaj albo działa w stoczni, albo pracuje dla stoczni, robi jakieś tam podwykonawstwo. No i to dzisiaj jest charakterystyczne dla tego, dlaczego Turku po latach posuchy zaczyna znowu prosperować. We'll be right back.
tle za mną widzicie najbardziej znany kościół w Finlandii, czyli katedrę w Turku, wzniesioną w najstarszej części w XIII wieku. No i oczywiście zaczynała swoją karierę jako katolicka, ale dzisiaj to jest kościół luterański. No i trzeba przyznać, robi wrażenie i robi robotę jako punkt orientacyjny w mieście. Widzieliście kiedyś, żeby mewa zabiła wronę? No ja właśnie widziałem. Dziwne, drapieżne te mewy tutaj strasznie. To jest najstarszy zachowany drewniany dom w Turku. Była tutaj też apteka w przeszłości, a teraz jest jakieś muzeum. Prawdopodobnie najładniejsza rzecz w Turku. Znajduje się teraz na zamku Wazów w Turku. To jest największy zamek w Finlandii, jeden z największych w całej Skandynawii. Teraz to jest sala z miniaturowym dworem. Można zobaczyć, jak toczyło się życie tutaj. Koszalika legi nie ma. Widzieliście, jak było na zamku w Turku. Myślę, że dobrze wydane 11 euro. Minus jest taki, że dalej nie mam tego powerbanka, a poprosiłem panią w recepcji, żeby mi podładowała telefon. Jak mnie nie będzie, obiecała, że to zrobi. Odebrałem go i jest niepodładowany. No, szkoda. Ale jakoś to będzie. Teraz idę na wylotówkę w kierunku Pori i będę próbował jeszcze łapać do Raumy. A jeżeli po drodze znajdę odpowiedni sklep, to kupię sobie nowy powerbank, bo w Laponii bez niego to może być duża, duża lipa. Dzielnie walczyłem, szedłem, aż mi się chodnik skończył. Dalej nie pójdę, bo Finowie są bardzo cięci na łamanie przepisów, więc chyba miejsce wybrało się samo. Nie najlepsze znowu, ale zobaczymy. Popróbuję. Ewentualnie jakby była tragedia, to będę wtedy kombinował.
To co, ludzie, dotarłem do Raumy. Jestem przeszczęśliwy, bo to był plan optymistyczny na dzisiaj. Co o Raumie? To jest miasteczko, które jest na liście UNESCO, dlatego że jest najstarszym oryginalnie drewnianym miastem w Finlandii. Zaraz zobaczycie, jak jest malowniczo. Ja już troszkę widziałem. To z pozytywów, jestem strasznie zadowolony. Z negatywów, całą drogę ładowałem telefon w ładowarce samochodowej u podwożącej mnie pary. No i dalej się nie naładował w ogóle, dalej mam 3%. Wygląda na to, że to może nie być kwestia ładowarki, tylko coś poważniejszego z telefonem. Ale jak pójdę na jakąś stację, to się dowiemy. Tymczasem ja będę napawał oczy pięknym Raumy i wy ze mną tymczasem. Wierzcie mi albo nie, ale ja tym nożem trochę naprawiłem ten powerbank. Co prawda nie jestem w stanie jego naładować, ale w nim jest 97% baterii, a to jest 13 tysięcy mAh, więc kilka ładnych ładowań telefonu albo kamery. Ale właśnie uruchomiłem możliwość ładowania innego sprzętu, także ten prąd, który jest wewnątrz, mam do wykorzystania. Muszę się wyrzucić do śmietnika. Mam do wykorzystania ten prąd, który jest wewnątrz. A na pewno się przyda. Powiedzieli mi też tutaj pracownicy, gdzie jest sklep z takimi rzeczami. Jeżeli jeszcze jutro będę tu w okolicy, to podskoczę go kupić. Swoją drogą, słuchajcie, jest 21:53 czasu lokalnego. Zobacz, jak jest jasno. Witamy na północy. Chodzę i nie mogę się przyzwyczaić, że tu są takie pustki na ulicach, nie ma turystów i tak dalej. Cały czas zapominam, że jest 22 i ludzie śpią już. Ja się totalnie rozbudziłem natomiast. Ale już idę w kierunku, który mi oznaczył na mapie kelner z kawiarni, gdzie ma być sklep z powerbankami, żeby jutro sobie go szybko znaleźć. I gdzieś tam poszukam sobie jakiegoś kawałka zieleni, jakiegoś lasku czy coś, żeby się rozłożyć z namiotem i już będę się starał pójść spać. Natomiast no trudne to będzie, bo się rozbudziłem. No. Tak powinniśmy w Polsce zrobić, żeby też był dzień polarny, bo mi się najlepiej funkcjonuje wieczorem. Tylko żeby nocy polarnej nie było. Trzeba to załatwić. No dobra, to ostatni vlog dzisiaj, godzina 23. Już mam rozbity namiot. Zobaczcie, w jakiej fajnej miejscówce. Tutaj pod lasem się rozbiłem. W takim buszu, w takich szaszkach. I z jednej strony nie powinien mi nikt tutaj przeszkadzać. Trawa jest mega wysoka, więc widać, że tu nikt nie chodzi. Mam nadzieję. A z drugiej strony tamta ulica, którą widać. To jest wylotówka z Raumy w kierunku na północ, to jest raz. A dwa, że jak się nie skręci tam w lewo, to po 10 minutach dojdę do sklepu, gdzie myślę, że kupię nowy powerbank, więc same plusy. Oczywiście różnie będzie z tym spaniem, pewnie jako, że to są jeszcze pierwsze moje noce na dziko na tej wyprawie, to każdy trzask będzie mnie budził i będę myślał, że idzie po mnie policja. Po czym będę sobie przypominał, że tutaj policja mi nic nie może zrobić. Bo jestem tu legalnie, ale pośpię troszkę, myślę do godziny 7, 8 może, żeby wyruszyć jak najwcześniej na północ,
bo jutro chcę taki dzień drogi zrobić, żeby jak najwięcej przejechać kilometrów, jak najbardziej zbliżyć się do koła podbiegunowego północnego. O namiot, jakby ktoś pytał, mam takiego Abarcusa Dompak. Kilka słów o nim. Dlaczego ten? Dlatego, że był najtańszy. Mam drugi namiot tej firmy, taki samo rozkładający się, z którym byliśmy z Kaśką na Bałkanach. Wadą tamtego było to, że kompletnie nie oddycha, bo tutaj nie ma tropika, to jest jedna warstwa. Ten ma to poprawione, dlatego że ma taką warstwę tutaj na górze przepuszczającą powietrze i oddycha się nie bardzo dobrze. Do tego rozkłada się szybko, jest lekki i składa się ciasno. Nie wiem jak z przepuszczalnością deszczu, no bo na Litwie jedną noc spędziłem i tam nie padało jakoś tak strasznie wtedy. Ale na chwilę obecną jestem zadowolony, bo kosztował mnie chyba 60 zł czy coś takiego, 70. No, tymczasem, jeżeli to można o tej godzinie powiedzieć przy takim świetle, to dobranoc. Jest północ. Mówił mi Daniel, żebym sobie kupił coś na oczy, bo nie będę mógł spać. To powiedziałem, że jestem tak zmęczony. SMS. Że jestem tak zmęczony, że wszystko mi będzie jedno, ale zobacz, co tu się dzieje. A ja dalej jestem na południu Finlandii. Na północ ruszam dopiero jutro. Dobranoc.